Dzień dobry. Ten materiał traktuję jako takie uzupełnienie poprzedniej historii o pierścieniu Saurona, bo sporo osób, co mnie zdziwiło, źle zinterpretowało niektóre moje kwestie. No jednak tutaj nie będę gadał tylko o tym jedynym pierścieniu, ale o wszystkich. Po co powstały, kto je stworzył, dla kogo powstały, no i u kogo skończyły oraz jakie posiadały moce, czy też może bardziej jak oddziaływały na różne postaci, czy też ludy. I ze względu na dosyć małą ilość obrazków i tym podobnych rzeczy, które mógłbym umieścić, aby wyświetlały się na ekranie, raczej za dużo nie będzie się na nim działo, no i tam, gdzie mogę, wcisnę jakąś mapę i coś o tych terenach pogadam. Pierwsza era Śródziemia, czyli krótki i dosyć brutalny okres na najbardziej wysuniętym na zachód skrawku terenu Śródziemia, czyli krainie Beleriand. Tamto rozgrywało się wiele potyczek pomiędzy elfami, ludźmi i krasnoludami, a wojskami Angbandu, którymi dowodził Morgoth, czyli ciemny nieprzyjaciel. I nie bez powodu rozpoczynam ten materiał od tego momentu, bowiem pierwsza era to ciekawy okres. Właśnie upadły Valar Morgoth tworzył wtedy, czy raczej modyfikował wiele stworzeń, na przykład przed pierwszą erą próbował z elfów zrobić orków, ale elfy nawet złamane i upodlone nie do końca chciały być tym, czym Morgoth chciał. Więc orków, jakich znamy chociażby z Władcy Pierścieni, Morgoth stworzył bardziej z ludzi, którzy właśnie podczas pierwszej ery pojawili się. No i oczywiście Morgoth przeobraził jakieś jeszcze inne stworzenia, smoki, inne jakieś wielkie wilki, wilkory, wargi, a nawet wilkołaki czy też wampiry. Ogólnie Morgoth rozsiewał swoją, najprościej to nazwać moc, na różną faunę i florę Ardy, no i próbował on w taki właśnie brutalny sposób, taką siłą, zrobić z tego świata, w którym znajduje się właśnie Śródziemie, takie ala naczynie, do którego przelałby swoją moc i dzięki temu mógłby robić co chce w tym świecie. No i oczywiście ciężej byłoby się go pozbyć z tego świata, bo żeby się go totalnie pozbyć, trzeba by zniszczyć ten świat, co nie? Jest to dosyć skomplikowany temat i jeszcze nie w pełni go poznałem, ale lekkie podwaliny opowiedziałem wam już tutaj i powinniście mieć skojarzenia, bowiem to samo zrobił Sauron, tylko że Morgoth chciał uczynić tym swoim pierścieniem właśnie całą Ardę. No nie do końca mu wyszło, ale zmiany, jakie wprowadził już na tej Ardzie, były nieodwracalne, no i poniekąd fauna i flora, która wyrosła na Ardzie od tamtego momentu, miała w sobie część Morgotha, która była mu poddana. Na temat pierścienia Morgotha nie będę może już więcej gadał, to jest pogadanka trudna i na oddzielny materiał, ale mam nadzieję, że tym małym skrawkiem zaciekawiłem was, bowiem teraz pogadam o Sauronie. Sauron to prawa ręka Morgotha, wielokrotnie dowodził pod nieobecność swojego pana jego wojskami. Pewnego też dnia zajął wieżę Chat, czyli Minas Tirith, znajdującą się na wysepce Tol Sirion, a wysepka znowu była na rzece Sirion. Sauron po zdobyciu tej twierdzy przemianował ją z wieży Chat na wieżę zła i grozy Tol Ingaurot. I tak się też pewnego dnia złożyło, że w łapska Saurona wpadł człowiek niezwykle ważny w dziejach Ardy, bo był to Beren, syn Barahira. I w obronie Berena do tej wieży zła na psie chłanie przyjechała Lúthien, córka króla elfów Thingola oraz majarki Meliany. No i pod Tol Ingaurot Chuan stoczył pojedynek z wilkołakami i wilkorami Saurona, a później z samym Sauronem, który przegrał tą walkę i został mu postawiony warunek, że albo odda klucze do wieży i wtedy pójdzie wolno, albo Chuan go zabije. I żeby mi ktoś tu nie próbował znowu prostować. Sauron jako majar nie mógł umrzeć, tak jak to się mówi, na śmierć z byle takiego powodu, że ktoś go zabije, tą jego cielesną powłokę, tą Hroa, bowiem jego dusza właśnie była praktycznie nieśmiertelna, tak więc zostałby niesamowicie upokorzony w tamtym momencie i pewnie musiałby wrócić z podkulonym ogonem do Angbandu i prosić o pomoc Morgotha. I chciał tego oczywiście uniknąć. Dlatego stworzył, oddał klucze do wieży Lúthien i zmienił się w wielkiego nietoperza oraz uleciał daleko w stronę lasów zwanych Dortonion lub Taur Nu Fuin. Dlaczego rozpocząłem od pierwszej ery? Ano dlatego, że do końca trwania pierwszej ery Sauron pozostał w ukryciu, wstydząc się ukazać przed obliczem Morgotha, no i po wojnie gniewu przybrał postać takiej pięknej istoty, złożył hołd Majarowi Enowemu, który był heroldem Valara Manwego i Sauron chciał zapewne, aby wybaczono mu jego czynki i ponownie przyjęto go do Valinoru. No ale na wieść o tym, że będzie musiał odbyć proces oraz pewnie poniesie jakąś karę i widząc to, co Valarowie zrobili z Morgothem, Sauron znowu się ulotnił i
postanowił przeczekać pewien czas, aby uśpić czujność wszystkich. I gdy ponownie się ujawnił i stwierdził, że bycie dobrym to nie jest to, co on chce robić, bowiem pragnął władzy, posłuchu, potęgi, zaczął więc zdobywać sobie popleczników wśród ludzi Haradu, Run, tamto ciągle ostały się dawne tradycje, chociażby ta do wielbienia postaci Morgota, więc Sauron miał ułatwioną sprawę. No ale to byli ludzie i to jeszcze tacy dosyć słabi ludzie. No i Sauron słyszał również o takich silnych ludziach, czyli o ludzie z Numenoru. Pomyślał więc, że gdyby udało mu się zdobyć oddanie elfów, byłby w stanie zniewolić całe Śródziemie, no i ten Numenor by mu nie zagrażał. Zaczął więc wysyłać najpierw posłów do elfów, a gdy ci zawiedli, sam zaczął się do nich wybierać w takiej pięknej postaci i przedstawiał się jako wysłannik Valarów o imieniu Anatar, co znaczy Pan Darów. Jednakże Elrond i Gil-galad oraz Galadriela i Celeborn nie uwierzyli mu i odprawili go z dala od ich królestw, ale tam gdzie mieszkała Galadriela i Celeborn, czyli w królestwie Holin lub Eregion, żył też pewien książę Noldorów o imieniu Celebrimbor, który bardzo chciał być największym kowalem swoich czasów. No i Celebrimbor, wysłuchawszy Saurona, postanowił wpuścić go do królestwa Galadrieli i Celeborna, nawet pomimo ich sprzeciwu. No i Sauron oczywiście nie próżnował. Zaczął dawać cenne rady Celebrimborowi odnośnie kowalstwa, a elf ucieszony tym słuchał Saurona całym sobą. Był on już w tamtym momencie najlepszym kowalem Eregionu, no zresztą był on najlepszym kowalem całej drugiej ery, nie licząc oczywiście Saurona, ale pragnął on jednak dorównać swojemu dziadkowi, samemu Feanorowi, i widział w Sauronie osobę, która mu w tym pomoże. Celebrimbor więc założył specjalne bractwo jubilerskie, Gwaith i Mirdan, zajmujące się tworzeniem pięknych przedmiotów i pod okiem Saurona elfy doskonaliły się w wyrabianiu różnych magicznych przedmiotów i kształtowaniu metalu tak, jak było dlań najlepiej. W pewnym też momencie Sauron stwierdził, że jeżeli te elfy z Gwaith i Mirdain stworzą pewne przedmioty, które następnie rozdadzą pomiędzy swoich spółziomków elfów, to będzie on mógł to wykorzystać, tak więc przez prawie 200 lat począł doskonalić tych elfów w jednym celu, w stworzeniu najwspanialszych i najpotężniejszych przedmiotów w Śródziemiu, no właśnie pierścieni władzy. Prawie 100 lat elfy kuły pierścienie, aż w końcu udało im się stworzyć 16 pierścieni o wielkiej mocy. Sauron wtedy wrócił do Mordoru i kilka lat przygotowywał swój plan. Postanowił on wykuć własny pierścień władzy, który był zdolny do zawładnięcia każdym innym pierścieniem, bo wszystkie pierścienie były zależne od jego mocy, przez to jak Sauron pokierował pracami elfów w tworzeniu tamtych pierścieni. W tajemnicy też Celebrimbor postanowił wykuć 3 pierścienie, które nie były splugawione przez Saurona, ale powstały właśnie z wiedzy, jaką Sauron przekazał Celebrimborowi, więc były zależne od działania tego jedynego pierścienia. 16 pierścieni było pośród elfów Eregionu, no i 3 posiadał Celebrimbor. Ale ten zdolny rządzić innymi wykuł właśnie Sauron w ogniu Góry Przeznaczenia i przelał w ten pierścień ogrom swojej mocy wraz z częścią siebie, z częścią swojej duszy, przy okazji łącząc los swój z losem tego pierścienia. Wszystkie pierścienie wykonane przez elfy były ze wstawionym weń szlachetnym, pięknym kamieniem, ale ten pierścień Saurona był samym złotym kołem, idealnym i pięknym w swojej prostocie. Sauron jednak postanowił pismem elfów nanieść na swój pierścień inskrypcję mówiącą, że jeden pierścień by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by je zgromadzić i w ciemności spętać. Zakładając pierścień na palec, wypowiedział te słowa i od razu wykorzystał jego moc, by dojrzeć, co poczynają elfy ze swoimi pierścieniami. Nie docenił on jednak elfów, bowiem ci od razu zrozumieli, że coś jest nie tak i te pierścienie zdjęli. A Celebrimbor przejrzał wtedy plan, że w taki oto sposób Sauron chciał kontrolować elfy. Udał się do Lorien i naradził się z Galadrielą, a razem postanowili, że 3 pierścienie, stworzone z inną intencją niż tą do zdobywania władzy, muszą być ukryte. No i pierścień z diamentem został oddany Galadrieli, a 2 kolejne z rubinem i szafirem posłał Celebrimbor do króla Noldorów Gil-galada. Wściekły z tego, co się stało, Sauron zażądał zwrotu 16 pierścieni, bowiem o 3, które wykonał Celebrimbor, póki co nie miał pojęcia, ale elfy odmówiły, więc Sauron wypowiedział im wojnę, ale wyruszył z tego swojego grajdołka w Mordorze, gdzie zbudował sobie Barad-dûr dopiero w roku 1693 drugiej ery, niemal 100 lat po tym, jak powstały pierścienie. Tak więc najechał Eregion i wtedy dowiedział się, że Celebrimbor stworzył również 3 inne pierścienie. Na początku Sauron zdobył 9 pierścieni dosyć szybko,
podczas zniszczenia Ost in Edil pojmał Celebrimbora i zaczął go torturować, aby ten zdradził mu położenie pozostałych 10 pierścieni. Elf jednak wyjawił, gdzie przechowywane jest 7, aczkolwiek nie mógł Sauron z niego wydobyć informacji, gdzie są te 3 pierścienie stworzone przez Celebrimbora. Zabił go więc i nabił jego truchło na pal, który był niesiony przez niego sługusów na czele armii podczas podbijania Eregionu i całego Eriadoru. I gdyby nie interwencja Numenoru, Sauron wtedy zniszczyłby pewnie cały Eriador i w końcu zdobyłby pozostałe 3 pierścienie zwane elfickimi. No jednak został pokonany i z podkulonym ogonem wrócił do Mordoru, gdzie zasiadł sobie w Barad-dûr i rozmyślał. Zagarnął on 16 pierścieni, chociaż w tym miejscu istnieją 2 wersje tej historii. Wedle jednej to elfy z Holinu, czyli Eregionu, rozdały 7 pierścieni dla 7 władców krasnoludzkich, co oznaczałoby, że Sauron zagarnął tylko 9 pierścieni, a od Celebrimbora dowiedział się o tym, że krasnoludy mają już 7. No ale druga wersja, bardziej znana, zakłada, że Sauron zdobył wtedy właśnie 16 pierścieni i 7 postanowił później ofiarować krasnoludom, a 9 specjalnie wybranym ludziom. Jak tak się zastanawiam, to wydaje mi się, że ta pierwsza wersja z ofiarowaniem pierścieni dla krasnoludów przez elfy jest lepsza, bowiem nie wszystkie krasnoludy są nam znane. Wiadomo jest to, że było właśnie 7 plemion, no i wiadomo też, że nie wszystkie te krasnoludy były albo czarne, albo białe w kontekście tego, czy były albo dobre, albo złe. Wiadomo jest jednak, że nienawidzili orków, więc można założyć, jakoby nie chcieli po tym, co Sauron zrobił w Eregionie i ogólnie Eriadorze, że nie chcieliby z nim pertraktować, tudzież dostawać od niego prezenty. Ale nieważne, którą wersję uznamy za tą bardziej prawdopodobną, obydwie wspólne mają to, że krasnoludy dostały 7 pierścieni. 9 Sauron rozdał ludziom, specjalnie wyselekcjonowanym spośród ludów już mających go za Boga, czyli ludów Haradu i Run. Jeżeli jest to prawda, to Sauron już na tych początkach zgrzytów w Numenorze odnośnie wielbienia Valarów zdobył posłuch u niektórych ważniejszych tam ludzi i podarował im pierścienie. Istnieje nawet teoria, że brat Tal Telperien, która była pierwszą królową i 10 władcą Numenoru, był Nazgulem. Jej brat nazywał się Isilmo i jego losy są właśnie nieznane. Wiadomo, że jego syn zasiadł później na tronie po Tal Telperien, ale Isilmo, o nim nie wiadomo prawie nic. Nie wiadomo, kiedy umarł. I możliwe jest to, że dostał on właśnie pierścień od Saurona, bowiem Sauron zdobył te 16 pierścieni niemal 40 lat wcześniej niż zmarła Tal Telperien. Więc czy jest to możliwe, że był on Nazgulem? Może. Jednak czy wtedy Isilmo nie wykorzystałby pierścienia, żeby zdobyć władzę w Numenorze? No i oczywiście pokazałby, że jest nieśmiertelny, a zawdzięcza to wszystko Sauronowi. Uważam jednak, że Numenorejczycy zostali wybrani z tych, którzy przebywali już w Śródziemiu, bo Sauron nie miał aż tak potężnych wpływów wtedy w Numenorze, by ofiarować pierścień komuś, kto był naprawdę wysoko tam. Gdy Sauron pozbył się pierścieni, zaczął wykorzystywać swój, aby wpływać na tych powierników 16 i sterować nimi tak, jak tego pragnął. W przypadku ludzi uzyskał ich pełne oddanie, no i powoli na przestrzeni wielu lat, 200, może 300, pierścienie dawały tym 9 ludziom siłę, potęgę, władzę, mądrość. Stali się oni przywódcami ludów, wielkimi czarodziejami, czy też czarnoksiężnikami. No ale ich wspaniały prezent był ich przekleństwem. Nienawidzili pierścienia i nienawidzili siebie za to, że nie umieją się go pozbyć. I nienawidzili tego, że żyją, mimo iż dawno powinni być martwi. A ich ciała powoli, z biegiem lat, zaczęły znikać przed wzrokiem ludzi, aż stały się nicością. Bowiem 9 ludzi przestało istnieć w świecie śmiertelnym, a zaczęło żyć w świecie duchowym. Ich dusze zostały tak samo jak Sauron powiązane z losami jedynego pierścienia władzy, no i gdy 9 ludzi stało się Nazgulami, Sauron odebrał im pierścienie i przechowywał je w Barad-dûr, bo nie były one im już potrzebne, a przy ich pomocy mógłby w przyszłości zrobić sobie być może więcej Nazguli, tudzież jakoś szantażować tych, których już ma. Krasnoludy z kolei sprawiały sporo kłopotów Sauronowi, nieważne jak starał się zmusić ich do posłuszeństwa, te były tak uparte, że w nosie miały te podstępne podszepty, ale pierścienie działały na nich w dziwny sposób i taki trochę specyficzny, bowiem powodowały u krasnoludów tak potworną żądzę bogactw, że otaczali się coraz większymi płaciami złota, kamieni szlachetnych i drogocennych wyrobów. I w wyniku tego wybuchło wiele wojen, wiele głupich sprzeczek, no i ogólnie krasnoludy sporo nabroiły przez te pierścienie, co koniec końców było dla Saurona korzystne, bo nie musiał się przez długą ilość czasu krasnoludów obawiać.
Cztery pierścienia krasnoludów zostały pożarte wraz z wielkimi skarbami przez smoki, a ich ognisty oddech stopił właśnie nawet te pierścienie. Pozostały jednak trzy i w końcu po wielu latach, bo dopiero w trzeciej erze, Sauron ponownie je zdobył. Nie wiadomo jak uzyskał dwa poprzednie, ale pierścień z rodu Durina uzyskał przypadkiem, bowiem pierścień ten był przekazywany każdemu kolejnemu władcy z plemienia Durina. Jego historia jest znana dosyć dobrze dopiero od dziadka Thorina Dębowej Tarczy, czyli Trora. Tror, jak wiemy, dorobił się bogactw w Samotnej Górze i pragnął ich więcej. No, Smaug jednak miał inny pomysł i cały skarb zagarnął dla siebie, a krasnoludy z Erebor wypędził. Żądza złota zapewne jednak pchnęła Trora w podróż do Mori. Oddał on pierścień jednak swojemu synowi, Trainowi, który zapewne również ogarnięty pożądaniem złota udał się samotnie do Erebor, ale został pochwycony w Mrocznej Puszczy i torturowany w Dol Guldur, a później właśnie w Dol Guldur odnalazł go Gandalf i dowiedział się od niego, że pierścień odebrał mu Sauron. Tak więc podczas drugiej ery Sauron odniósł taki połowiczny sukces. Może nie udało mu się zniewolić elfy, ale skutecznie uszczuplił ich zastępy. Może nie udało mu się zniewolić krasnoludy, ale krasnoludy zaczęły wyniszczać same siebie z powodu własnej chciwości. Kto wie, czy fakt odkopania Balroga w odmętach Khazad-dûm nie wynikał właśnie z pożądania bogactw, bowiem krasnoludy chciały wydobywać jak najwięcej mitrilu i zaczęły kopać głębiej, głębiej i głębiej, a złoto w ich skarbcach rosło i rosło, aż tu nagle Balrog i cały ich plan diabli wzięli. Pełen sukces natomiast Sauron uzyskał, ofiarowując 9 pierścieni ludziom, no i zmieniając ich właśnie w upiory pierścienia. Robili oni to, co Sauron chciał i byli w tym bardzo skuteczni. Co prawda, byli oni wrażliwi na utracenie tej swojej zewnętrznej powłoki, bo byle ogień czy woda mogła ją zniszczyć, ale byli niezwykle potężni w szerzeniu chaosu, a ich siłą był oczywiście strach. Co się tyczy trzech pierścieni Celebrimbora, jak mówiłem, jeden dostała Galadriela, dwa zostały przekazane Gil-galadowi. Jeden z tych dwóch otrzymał Elrond, mieszkający w Imladris, a ostatni początkowo miał Gil-galad, albo od razu oddał go mistrzowi okrętów Kiridanowi. Do końca drugiej ery te pierścienia nie zostały wykorzystane ani razu, żeby Sauron nie domyślił się właśnie, gdzie one mogą się znajdować. Nie były używane nawet pomimo tego, że stworzone zostały nie jako przedmioty dominacji, ale jako przedmioty mające wspomóc osobę używającą go w trudach, no i były takimi przeciwnościami tych 17 pierścieni władzy. No ale koniec drugiej ery przyniósł wojnę. Sauron zaatakował Gondor, a konsekwencją tego był ostatni sojusz ludzi i elfów, który wygrał bitwę przed Mordorem, a następnie oblegał Barad-dûr przez 7 lat. No i Sauron stoczył w końcu pojedynek z królem elfów Gil-galadem oraz królem ludzi Elendilem i obydwu pokonał. Aczkolwiek podczas tego pojedynku udało się tej dwójce go powalić. Nie pokonać, ale powalić. I to właśnie Isildur, kiedy chwycił miecz, który został złamany wtedy, jak Elendil na niego upadł i odciął palec Sauronowi, na którym był pierścień, wtedy właśnie Sauron zniknął. Zmienił się w cień i uleciał gdzieś na wschód, na pustkowia. Jego pierścień jednak przetrwał, no i tą historię już zapewne znacie. Isildur nie był w stanie pierścienia zniszczyć w Górze Przeznaczenia, ponieważ pierścień posiadał w sobie cząstkę duszy Saurona, czyli taką jakby własną jaźń, no i zmanipulował Isildurem tak, aby ten go zachował. 2 lata później na polach Gladen, gdy Isildur wracał do swojego królestwa Arnoru, został zaatakowany przez orków, no i orkowie nie mieli pojęcia, że Isildur ma pierścień, ale pierścień w tych orkach wzbudził żądzę mordu. Po czym on oczywiście zdradził Isildura, gdyż powiększył się i zsunął się z jego palca, no i trafił prosto do rzeki Anduiny. 2500 lat później odnalazł go tam odłam z rodu hobbitów, bowiem Digol odnalazł go na dnie rzeki, gdy ryba wciągnęła jego wędkę wraz z nim pod wodę, a jego przyjaciel Smigol zapragnął tego pięknego znaleziska, więc zamordował swojego przyjaciela, który nie chciał spełnić jego woli. Tak bowiem działa pierścień, nagina ludzi tak jak mu wygodnie. No i Smigol przez ten pierścień zmienił się w stwora zwanego Golumem i przez prawie 500 lat pierścień wydłużał mu żywot, będąc schowanym w pieczarach Górach Mglistych. Aż postanowił opuścić Goluma, wyczuwając, że Sauron jest niedaleko, bowiem wtedy Sauron osiadł w Mrocznej Puszczy w Dol Guldur. No i pierścień uznał, że jeżeli znajdzie go jakiś ork, to szybko do Saurona wróci. Pech chciał, że znalazł go Baggins, Bilbo Baggins, i tutaj sprostuję, bo dużo osób, jak czytałem w komentarzach, czy nawet dosyć obraźliwych mailach, sugerowało mi wstyd i nieznajomość
bowiem w poprzednim materiale o jedynym pierścieniu Saurona powiedziałem, że Bilbo otrzymał ten pierścień od Golluma. I powtórzę tu jeszcze raz. To, że Bilbo otrzymał ten pierścień od Golluma, to jest pierwsza wersja historii Hobbita. Wtedy Tolkien nie myślał jeszcze o tym pierścieniu tak jak o pierścieniu władzy. No i właśnie Bilbo go wygrał od Golluma. A fakt, że Gollum dobrowolnie go oddał, jasno sugeruje, że było tu coś nie tak, co nie? Ale pisząc kontynuację, czyli Władcę Pierścieni, Tolkien zmienił tę historię na taką, którą dobrze my już znamy, że Bilbo ten pierścień odnalazł, na ślepo macając ręką po ziemi. Pierścień służył Bilbowi 60 lat, aż odziedziczył go Frodo, który dowiedział się, że musi go zanieść do Rivendell. A później, gdy poznał, co to za pierścień dokładnie i co należy z nim zrobić, zaoferował, że to on zaniesie go do Góry Przeznaczenia i ciśnie w jego ognie. I ta burzliwa droga Froda jest opisana we Władcy Pierścieni, no i skończyłaby się tragicznie, bowiem gdy Frodo miał już wyrzucić pierścień, ten pokonał go i zmusił, aby Frodo orzekł się Władcą Pierścieni. I gdyby nie Gollum pożądający pierścienia tak bardzo, że gotów był zrobić wszystko, by go odnaleźć, i wskoczył właśnie na Froda, a następnie odgryzł mu palec, na którym był pierścień, no i zachwycony ze swojego odzyskania, z tego, że ponownie ma swój skarb, przypadkiem spadł w ognie Góry Przeznaczenia, ginąc i zabierając ze sobą właśnie swój skarb. A w momencie zniszczenia jedynego pierścienia władzy, wszystkie inne pierścienie utraciły swoją moc. No ale właśnie, jakie te pierścienie miały moce? Wszystkie te pierścienie miały pewną określoną moc. Niektóre wpływały tylko na poszczególne rasy, a inne moce były aplikowane przez Saurona względem jego upodobań. Wyróżnić należy jednak, że pierwsze 16 pierścieni było stworzone z myślą o potędze i władzy, a te 3 pierścienie Celebrimbora były stworzone jako pierścienie mające pomagać w trudnych chwilach. No ale pierścień Saurona był tak potężny, że mógł sterować właśnie innymi pierścieniami, jak i osobami, które dzierżyły te pierścienie. Każdy z tych pierścieni roztaczał aurę, jednak wszystkie poza 3 pierścieniami roztaczały aurę powodującą praktycznie same negatywne efekty. Ale pierścienie elfów z kolei powodowały, że ktoś przebywając niedaleko nich nie czuł się zmęczony i ogólnie wracały do niego takie siły witalne. Ciężko jest opisać dokładnie, jakie moce miały pierścienie władzy. Mam wrażenie, że pozwalały one na uczynienie praktycznie większości rzeczy, które chcieliśmy zrobić, ale musieliśmy mieć w tym odpowiednią wprawę. Oczywiście nie chodzi mi tu o powodowanie trzęsienia ziemi, czy też ściskania kulkami ognia, czy zamrażania kogoś i co tam sobie jeszcze wymyślicie. Trzeba pamiętać, że kiedy Tolkien tworzył swój wyimaginowany świat, pojęcie magii było kojarzone inaczej, zazwyczaj ze złymi mocami lub urokami. I dopiero po Władcy Pierścieni temat ten w fantastyce rozwijał się właśnie do takiego poziomu, że obecnie niczym nowym jest mag, który tworzy sobie coś z niczego i na przykład jakiś tam strzeli sobie piorunem z ręki czy coś takiego. Tak więc jeżeli użytkownik pierścienia długo by go poznawał i długo by z niego korzystał, na pewno byłby w stanie z łatwością kontrolować część jego mocy, bo w tolkienowskiej magii głównie chodzi o to, jaką kto ma wiedzę i jak umie ją wykorzystać. Weźmy takiego Gandalfa. Był majarem, a więc miał takie możliwości, że mógł pomagać w kreowaniu świata, a zatem miał wpływ na materię tego świata. I pewnie dlatego, gdy drużyna pierścieni była w Morii, Gandalf powiedział im, że na drzwi, za którymi byli orkowie i jak się okazało później Balrog, nałożył słowo rozkazu, czyli takie ala słowo mocy, aby te drzwi się nie otworzyły. Wcześniej też mówił, że zna zaklęcia w językach ludzi, elfów czy nawet orków, ale czym były te zaklęcia? Zwykłymi prośbami lub rozkazami, aby te wspaniałe elfickie drzwi się na przykład otworzyły. Pierścienie więc nie dałyby wam możliwości narzucania czarów takich, jakie my teraz pojmujemy, ale umożliwiłoby wam na przykład na rzucenie jakiegoś uroku. 16 pierścieni powstało właśnie z myślą o dominacji innych i wyobraźmy sobie, że rozmawia 2 ludzi. Jeden ma pierścień od dawna, a drugi nie. No i bardzo łatwo zgadnąć, że ten pierwszy z pierścieniem bez problemu wykorzystałby właśnie go, aby zasiać w sercu tego drugiego jakiś niepokój, albo jakimiś sposobami zmusić go do uwierzenia w jego słowa, tudzież pokierować jego myślami tak, żeby tamten nie odważył się czegoś zrobić, lub żeby właśnie coś zrobił. Najpotężniejsze możliwości dawał jednak pierścień Saurona, bowiem najmocniej dominował on i wypaczał osoby podatne na jego wpływ i jak dobrze wiecie, tak jak każdy inny pierścień, tak też ten pierścień wzmacniał możliwości swojego powiernika. Mógł polepszyć mu wzrok, słuch, węch, siłę,
No i za pomocą tego pierścienia Sauron właśnie dowodził innymi pierścieniami, mógł dowodzić Nazgulami i był w stanie praktycznie osiągnąć co chciał przy pomocy tego jednego pierścienia. No i już widzę te komentarze pokroju, to dlaczego Bilbo czy Frodo nie próbowali wykorzystać pierścienia na ich korzyść? Jak na przykład próba wywarcia jakimś wpływu, tudzież dlaczego Frodo nie próbował kontrolować Nazguli? Ale niby jak miał to robić? Gdyby spróbował użyć pierścienia w jakiś konkretny sposób, pewnie Sauron od razu zauważyłby, że ktoś próbuje przejąć kontrolę nad jego sługusami, plus pierścień wtedy na pewno mocniej by działał na Froda i mocniej by go jakoś opętał. Pierścienie władzy miały różne zdolności, no i według mnie nie sposób wytłumaczyć jest, jakie one były dokładnie, bo oferowały one ogrom tych możliwości, ale kilka z nich podsumuję tutaj. Elfickie pierścienie miały na przykład opisane następujące moce. Ognisty pierścień Narya, którego dzierżył Círdan i Gandalf, jako moc miał możliwość inspirowania innych do przeciwstawiania się złu i dominacji. No i dawał on też nadzieję oraz odnawiał siły, gdy były potrzebne. Pierścień wody Nenya, którego posiadała Galadriela, miał prawdopodobnie moc ukrycia oraz ochrony Lorien albo terenów naokoło Galadrieli. Bo mawiało się, że w Lorien jest sekretna moc, która ukrywa tamtą krainę przed złem, bowiem Sauron mógłby odkryć Lorien tylko wtedy, gdyby tam wszedł sam, albo gdyby odzyskał swój pierścień władzy. Lorien opierało się atakom orków wysyłanych z Gór Mglistych, albo później z Dol Guldur, podczas wojny o pierścień, i nie był wykorzystywany w żaden sposób, żeby tych orków jakoś zniszczyć, co daje właśnie do myślenia, że nie miał on żadnych zdolności niszczycielskich czy też wojennych. I skutkiem ubocznym tego ukrycia Lorien była tęsknota do morza u Galadrieli oraz ogólnie do nieśmiertelnych krain. No i oczywiście pierścień ten powodował, że osoby przebywające niedaleko od niego zatraciły poczucie czasu, czuły się zrelaksowane i tak samo jak wszystkie elfickie pierścienie odnawiał właśnie on te siły witalne. Pierścień powietrza, czyli Vilja, to pierścień, który posiadał Elrond i jak to było wspomniane pod koniec Władcy Pierścieni, był on najpotężniejszym z tych trzech, ale nigdy nie było wytłumaczone w pełni, jak mógł działać. Spekuluje się, że miał możliwości lecznicze oraz jak inne pierścienie szybkiej regeneracji i być może dlatego Elrond uleczył Froda, no i pierścień mógł też równie dobrze dawać mu możliwość zaglądania w niedaleką przyszłość oraz do kontroli różnej materii, np. wody czy powietrza, aby na przykład wzburzyć rzekę, ale jest też możliwe, że Elrond już miał te moce, a pierścień je tylko wzmacniał. Krasnoludy 7 swoich pierścieni wykorzystywały, aby dorobić się obrzydliwych bogactw. Pierścienie nie powodowały, że znikały i krasnoludy nie przejawiały jakiejkolwiek słabości w kwestii próby zdominowania ich przez Saurona i być może ich odporność, jaką dał im Aule, zwyciężyła w tym momencie, ale pierścienie pogłębiały ich pragnienie złota i bogactw oraz prawdopodobnie wydłużyło im żywot. Jednak te większe bogactwa i być może aura pierścieni ściągnęły na krasnoludy smoki, które przywłaszczyły sobie te skarby lub pożarły je. Wpływ, jaki dawały pierścienie na ludzi, owocował w zdobyciu potęgi, bogactw i wpływów i dawał im też takie złudne poczucie, że czynią to wszystko w dobrych intencjach. A 9 ludzi, którzy dostali pierścienie od Saurona, to pierścienie uczyniły takimi potężnymi czarownikami. Początkowo byli szczęśliwi, jednak przestali się starzeć, ale czuli się staro, nie chorowali, a czuli się źle, no i po pewnym czasie stało się dla nich to nie do zniesienia, a po założeniu pierścienia widzieli tylko widma oraz zjawy, no i oblicze Saurona. Zgodnie z ludzką słabą zdolnością do przeciwstawiania się złu, jeden po drugim wpadali w pełną kontrolę Saurona i zmieniali się w widma, coraz częściej i dłużej nosząc pierścienie. Ich ciała na stałe zmieniły się w nicość formowaną ich własną wolą, a zobaczyć ich mogli tylko elfowie, którzy mieli kontakt z nieśmiertelnymi krainami lub osoba z założonym pierścieniem, no i oczywiście na przykład Majarowie. Ich los został spleciony z losem jedynego pierścienia i gdy Sauron był słaby, to upiory również słabły. Jednak pod koniec trzeciej ery król Nazguli był zapewne tak silny, że byłby w stanie pokonać Gandalfa Szarego, ale uważam, że z Gandalfem Białym, który był wysłany ponownie do Śródziemia przez Eru, czarnoksiężnik nie miałby już tak wielkich szans. Po przemianie w Nazgule nie jest pewne, czy dalej korzystali ze swoich pierścieni, czy ta moc z lekka przeszła na nich. Frodo podczas konfrontacji na Amon Sul nie widział żadnych pierścieni u nich,
a Elrond powiedział, że Sauron odebrał im pierścienie i trzyma je, tak jak trzy pierścienia krasnoludzkie, w Barad-dûr. Jest też możliwość, że zakładali te pierścienie od czasu do czasu, a tak to ukrywali ten fakt, że je posiadają, aby zaskoczyć wroga. No i pierścień Saurona, no cóż, jak już mówiłem, powstał w intencji dominowania i sterowania ważnymi osobistościami elfów, które miałyby mieć 16 pierścieni władzy, no i pozwalał on na bezpośredni wpływ na myśli oraz poczynania osób noszących jeden z innych pierścieni władzy oraz mógł mieć wpływ na moce innych pierścieni. I gdyby to Sauronowi się udało, opanowałby wtedy całe Śródziemie bez wszczynania wojny. Włożył w to potężną ilość swojej własnej mocy, przy okazji przekazując tam cząstkę swojej duszy, jednocześnie wiążąc swój los z losem pierścienia. No i pierścień ten posiadał wszystkie te moce, które miały inne pierścienie, niektóre w większym stopniu, a inne w mniejszym. A Sauron, nosząc ten pierścień, był zapewne niezwykle wzmocniony, bowiem po zregenerowaniu swoich mocy mógł wręcz władać dwukrotnie większą mocą niż przed wykuciem pierścienia i był niemożliwą do pokonania w solowym pojedynku maszynką do zabijania. Sauron, przelewając moc do pierścienia, zamknął tam właśnie cząstkę swojej duszy, tworząc przy okazji w pierścieniu pewną jaźń, bowiem pierścień zdolny był w jakimś stopniu decydować o swoim losie. Potrafił się zwiększyć albo zmniejszyć, aby zacisnąć się mocniej na czyimś palcu lub z niego zsunąć. Pierścień ten miał wielką moc dominacji nad innymi, że niektórzy od razu pożądali go, tak jak Isildur czy Gollum, a inni opierali się mu dłużej, tak jak Bilbo czy Frodo, i ktoś zaraz napisze, że no ale Frodo miał pierścień krócej od Bilba. I tak Bilbo ledwo pozbył się go po 60 latach, a Frodo spędził z nim lat 19. Jednak im bliżej do Mordoru, tym moc pierścienia była o wiele większa i próbowała o wiele mocniej wywrzeć wpływ na hobbicie. No i hobbici raczej nie mogli używać pełnego potencjału pierścienia władzy, czyli kontroli innych i zarządzania ich mocą. I jedyne co mogli, to znikać, a i to wiązało się z osłabieniem ich woli. No i pierścień, jak każdy inny, za sprawą swojej aury wzmacniał ich umiejętności. Sauron, chcąc, zapewne byłby w stanie, tak jak to pokazał film Władca Pierścieni Petera Jacksona, od jednego uderzenia wyrzucić w powietrze wielu wrogów, ale Frodo czy ktoś inny, jeżeli nie byłby mędrcem pokroju Gandalfa, Elronda czy Galadrieli, to raczej nic takiego nie mógłby uczynić. No i po zniszczeniu tego pierścienia moc wszystkich innych pierścieni stopniowo słabła, aż znikła. 12 zostało pogrzebanych zapewne wraz ze zniszczeniem Barad-dûr, a 3 elfickie zostały zabrane do nieśmiertelnych krain. Kraina Lorien powoli zaczęła obumierać z powodu braku mocy pierścienia, no i w roku 121 IV ery zostały z niej już tylko pousychane drzewa i ruiny. Raczej o pierścieniach nic więcej już nie opowiem. Pozostaje jeszcze oczywiście cała masa tematów w pokroju, a co by było, gdyby pierścień miał Gandalf czy Galadriela, i kiedyś pewnie postaram się je omówić, ale póki co nie chcę gdybać, nie poznając większej części tego uniwersum. I wiecie, co jest fascynujące? Jeden pierścień Saurona, 9 pierścieni ludzi, 7 krasnoludów i 3 elfów. Czy wam to coś mówi? 1, 9, 7 i 3. Jest to rok 1973, czyli rok, w którym zmarł John Tolkien. I tą właśnie ciekawostką chciałbym zakończyć tą dywagację na temat pierścieni. I liczę, że się spodobało, oraz do usłyszenia już wkrótce.